Musiał, czyli czynny żołnierz Legii Cudzoziemskiej, w odpowiedzi na pytania widzów poruszył temat Jacka Murańskiego, oznajmiając, że łatwo potwierdzić wiarygodność danej osoby poprzez numer legionisty, który otrzymuje każda osoba biorąca udział w rekrutacji. Łatwo da się potwierdzić wiarygodność danej osoby. Wystarczy zapytać daną osobę o numer legionisty, który otrzymuje każda osoba przy rekrutacji. Każda osoba zna swój numer. Po takim numerze łatwo da się zweryfikować, w jakich latach dana osoba służyła, no i wtedy też można dojść do tego, w jakim regimencie i tak dalej. Kacper nadmienił, że nigdy nie słyszał o Jacku Murańskim, podobnie jak każda osoba z Legii, której zapytał. Ja osobiście nie znam go, nigdy o nim nie słyszałem i żadna z osób, które znam, czy to z mniejszym, czy z większym stażem, też nie wie, o kim mowa. Żołnierz Legii wspomniał również, że Murański, będąc na misji, powinien posiadać odpowiednią dokumentację potwierdzającą, która nie jest objęta tajemnicą, ze względu na to, że Murański rzekomo zakończył już służbę. Nie zabrakło również przysłowiowej szpilki ze strony Kacpra, który krytycznie ocenił możliwości Murańskiego przy okazji omawiania sekcji specjalnych występujących w Legii. I tutaj te dwie sekcje zazwyczaj werbują swoje szeregi osoby o ponadprzeciętnej inteligencji i ponadprzeciętnej kondycji fizycznej. Z tego co wiem, to ten Jacek Murański ani tym się nie wykazuje, a więc ciężko tutaj mówić o tym, aby on w takiej sekcji był. Kacper odniósł się również do francuskich zwrotów Jacka Murańskiego, które ten wypowiadał w jednym z wywiadów, oznajmiając, że ani on, ani jego kolega nie rozumie francuskich wypowiedzi zawodnika fejmu. Podsyłaliście mi wywiad, który przeprowadził Murański z jakimś dziennikarzem, w którym rzekomo wypowiada się w języku francuskim. Jeśli chodzi o mnie, ja nic z tego francuskiego nie zrozumiałem. Wydaje mi się, że chciał powiedzieć ne compris, chciał powiedzieć, że ne comprends pas. W każdym bądź razie dałem do przesłuchania mojemu koledze z Mołdawii, który także mówi po francusku, ale nie cool. Est-ce que t'as compris quelque chose? On też stwierdzi, że nic nie rozumie.